24, nie chce mieć dzieci, bo jest zmęczony po pracy. To jest jakiś argument. Nie, no zdecydowanie tak, ale my znowu nie o tym, tylko zaglądamy teraz, słuchajcie, do więzienia, ponieważ zmieni się wyposażenie więzienia. W ogóle teraz będzie luksus. Panowie dostaną więzienne slipki, więcej maszynek do golenia i dwie rolki papieru toaletowego na miesiąc. No właśnie, to chyba jakieś mam zatwierdzenie, że nie niezbyt często korzystają z tej toalety. Miesiąc? Moim zdaniem stanowczo za mało, zdecydowanie, to nie ma dwóch zdań. Ja nie wiem, ja sobie w papieru już nawet dmucham, jak mam tatar, to sobie wycieram, to również. No co? To bardzo ciekawe jest. No nie wiem, ja bym też nie mógł przeżyć, ale słuchajcie, to też jest coś takiego, że będą mogli sobie wybierać między klapkami a kapciami. Naprawdę? I co byś wybrał? Nie wiem, ja na boso zawsze chodzę. Nie, bo to podobno zdrowie jest. Klapki są fajniejsze, ponieważ w kapciach nie wyjdziesz. Proszę cię, pod prysznic na przykład. O, na przykład. No pewnie, że tak. Ale najważniejsze to są te slipki, bo to jest chyba najbardziej radykalna zmiana, prawda? Mhm. Rozporządzenie przewiduje wydanie osobom zbawionej wolności dwóch slipek. I tu się zastanówmy właśnie, czy dwóch slipek, czy dwóch slipków, czy dwojga slipek, bo teoretycznie powinno się powiedzieć dwóch par slipek, ale to wcale nie jest może par. Jedna para slipek. Wtedy już mamy parę, dwie. Tak. A widzisz, a coś ciekawe, czy te slipki będą w pasie, pasiaste? Nie sądzę. Nie sądzę nawet. Pasiaste to ponoć wydłużają i pogrubiają. A po co? A po co znowu mają wydłużać? Nie wiem, tak sobie głośno myślę. I przede wszystkim będą też na wyposażeniu więźniów czapki na zimę, bo więźniowie mają częściej wychodzić na świeże powietrze. Wprowadzenie czapki to więcej zajęć poza terenem więzienia, poza murami, na świeżym powietrzu, bo też wymaga wyposażenia w dodatkowe sokty. Jeżeli zniszczenie, zużycie nastąpi wcześniej, to będzie miał wydane wcześniej, łącznie z tą szczoteczką do zębów. Szczoteczka do zębów, oczywiście. Zmiany w wyposażeniu więzienia podniosą koszt utrzymania o prawie 5 milionów złotych rocznie. Słuchajcie, będzie również więzienny szampon, a panie przestaną dostawać rajstopy, bo i tak większość ich nie chciała. Moim zdaniem najbardziej potrzebne zmiany i tak nie wprowadzili, bo moim zdaniem najbardziej istotną zmianą byłoby zastąpienie mydła w kostce na mydło w płynie. Uważam Zet. Thank you.
Łoza.